Witajcie dziewiarki. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić metodą zrobienia szala od rogu. Od trzech oczek. Niedawno Mariolcia pokazywała mój szal z włóczki Mille Colori Sock and Lace Luxe od Langa, w tym szalu użyłam trzech motków, trzech różnych, różnokolorowych moteczków. Najpierw mi się jeden spodobał, i później myślę sobie, no kurczę, no wypadałoby coś z niego zrobić, no ale co, na bluzkę za mało? No to zacznę szal. No i zaczęłam sobie kawałek, ale myślę, no z jednego motka mój plan no nie wypali. Więc dobrałam drugi i trzeci, no i wyszło co wyszło. Wyszedł szal fajny, podoba mi się bardzo, ja jestem zadowolona, będę miała jesienią cieplutki i długi do owinięcia szaliczek. Chciałabym Wam pokazać, jak łączyłam motki. To jest jeden kolorek, melanż pomarańczowo-turkusowo-fioletowo-zielony. Tutaj mam drugi kolorek, to był zielono-turkusowy, z trochę grafitu ma. I tutaj mam trzeci motek i trzeci motek miał troszkę beżu, troszkę turkusu, no i troszkę jakiegoś takiego ciemnego kolorku też. I w sumie można powiedzieć, jeden z drugim pasuje, a drugi pasuje z trzecim. Ale generalnie one pasują wszystkie do siebie. Zobaczcie. Tu mam pierwszy motek, tu mam trzeci motek, a tu po środku jest ten zielony. Oczywiście nie przychodziłam z koloru do koloru, z motka do motka tak radykalnie. Zrobiłam kilka rzędów jednego na przemian z drugim kolorem, więc ta gęstość kolorystyki zaczęła się zmieniać. O, tutaj wchodził, tak jak widać, wchodził zielony, brązowy, ten pomarańczowy się skończył, tutaj jest zieleń, a tutaj mam łączenie gdzieś na takiej odległości, łączenie jednego z drugim motka. Generalnie cały szal zaczęłam stąd, o, od tego rogu. I tak poszło do góry. Później musiałam zrobić tak, żeby miało to kształt szala, prawda? I tak wygląda. Cały szal zrobiłam Francuzem. Jest to milion oczek prawych, prawie milion rzędów Francuza. Trochę mi się nudziło, ale no niestety podjęłam się. Chciałam skończyć. Mam również tutaj, ten schowam, a pokażę Wam szal z jednobarwnej włóczki. Właściwie jest to szal z Tromsida połączonego z lejsem. Jest to szal mariolciowy. Ona sobie zrobiła jednolity, jednego koloru i tutaj widać, jak Francuz układa nam się. Robiła od tego rogu również i poleciała do góry. I w pewnym momencie te szale to od rogu to mają to do siebie, że one się troszeczkę przekrzywiają, ale jak się owijamy w koło szyi, to w ogóle tego nie widać. Nie będzie nam nic przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, będzie fajnie. O, proszę bardzo. Możemy sobie na różne sposoby poowijać, pozawijać. Mogą wisieć rogi i wcale nam nie przeszkadza, że ten róg jest taki wyciągnięty. Tutaj się fajnie układa. O, ładnie wygląda, jak ten Francuz się tak przenika. Dobrze, to teraz szale odkładam. Pokażę Wam, jak zacząć. Praktycznie, może tu będzie lepiej widać, robimy trójkąt. Do pewnego momentu. Do rogu. O, i to jest mój trójkąt. I później cała metoda polega na tym, że w pewnym momencie, tu gdzie dodawałyśmy oczka, to one są cały czas dodawane. A w pewnym momencie, chodzi o szerokość całego szala, zaczynamy zdejmować oczka. Tu dodawałyśmy, żeby się poszerzało i teraz w dalszej robótce będziemy z jednej strony dodawać, z drugiej strony zdejmować. Ja właśnie teraz Wam zaraz pokażę, chociaż kawałeczek zrobię
i zobaczycie, na czym to polega. Tu szalę sobie odłożę i zaczniemy od trzech oczek. Można dodawać, oj, żeby nie za bardzo hałasować, można dodawać, o, dwa, trzy oczka. O, mam zrobione trzy oczka, przepraszam. I ja dodaję tylko na początku rzędu. Można dodawać na początku lub i na końcu. Drugi rząd przerabiać. Ale ja, mnie się podoba brzeg taki, wychodzi mi taki fajny brzeg, dodając, tutaj robię z pierwszego oczka, robię dwa oczka, czyli już jedno mi się dodaje. Tu miałam trzy. Oj, 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 oj. Jedno. I drugie. No, początek jest zawsze ciężki. O, mam dwa oczka. Trzecie. I czwarte. To mamy pierwszy rząd. I tu mamy już cztery oczka. Obracam. I znów robię z pierwszego oczka dwa oczka. Czyli raz. I dwa. I w ten sposób. I teraz już będę miała trzy. Cztery. I pięć. Mamy pięć oczek. I znów jestem na początku robótki. I zawsze na samym początku robótki ja dodaję oczko. Czyli z pierwszego oczka robię dwa oczka. No, mnie się akurat tutaj podoba. Za chwilkę będzie widać, jaki wychodzi brzeg. Robi się taka listewka delikatna i mnie się to podoba. Nie podobało mi się, próbowałam dodawać z lewej strony, z tego ostatniego oczka próbowałam robić dwa oczka, ale nie podobało mi się to, więc już w którejś chuście tak właśnie sobie zrobiłam, że zrobiłam chustę od trzech oczek i do samego końca, dopóki mi się nitka nie skończyła, dodawałam cały czas tylko na początku. Tu mi się robi taki fajny brzeg mi się robi. Tu mamy już 4, 5, 6, 7 oczek. 7 oczek. O, i teraz obracam robótkę. I z pierwszego oczka robię. Początek nie wygląda fajnie, bo no zawsze te początki to są takie, no nie wyglądają. Ale później już wszystko się układa i mamy ładnie. 4, 5, 6, tutaj te dwa oczka, 7. I 8. I w ten sposób robię do momentu, dopóki nie stwierdzę, że szerokość mojego szala będzie już odpowiednia. Ja mam tu kawałeczek. Oj, 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 się rozpędziłam. Tu pierwsze i drugie oczko. Pokażę Wam tylko kawałek i później jak. A jak stwierdziłam, że już szal jest odpowiedniej długości, no to zaczęłam zamykać oczka, żeby dojść do trzech oczek na samym końcu. I te trzy ostatnie oczka to już jest koniec szala. O, tutaj mam, o, zobaczcie, już kawałek widać idzie do przodu. Mój szal rośnie. Tu mam taki, może właśnie z tego. Bo to, z czego w tej chwili zaczęłam, to jest moja resztka z czapki i z mitenek. I z tej włóczki, to jest Mille Colori Baby. O, zobaczcie, taka cieniowana. Byłby też fajny taki szal. Ona jest, przechodzi żółte, czarne, szare, pomarańczowe, więc melanż będzie bardzo fajny. No i tak się zastanawiałam, bo mam czapkę, mam mitenki, to może i do kompletu bym sobie zrobiła szal. Albo chustę. Może chusta szybciej, bo szal to długi. A jakbym zrobiła chustę, no to może mi szybciej pójdzie.
prostą, bez jakiegoś, bo to no też musiałaby być Francuzem zrobiona, ewentualnie jakimś wzorkiem zobaczę, ale teraz mamy znów pierwsze oczko, z którego robię dwa oczka. O. I już mamy 3, 4, 5, kolej. 6, 7, 8, 9, 10. O, już mamy 11 oczek. Trzech oczek zrobiło się już 11. I tym sposobem poszerzam do momentu szerokości mojego szala. I tak jak mówiłam, jak stwierdziłam, że szal mój jest już odpowiedniej szerokości, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że robiąc szal, nie może on mieć no, takich 30 cm, bo jak się owiniemy, no to niestety on się zwęzi i będziemy mieć sznurówkę, a nie szal. No, kiedyś taka mądra byłam i zrobiłam sobie szal taki gdzieś na 30 cm właśnie, ale nie wzięłam. Wyszedł długi, namęczyłam się, bo ma chyba ponad 2,5 metra i jest wąski. A jak się owijam, no to niestety wyciągnął się i zrobił mi się taki sznureczek. Więc szal moim zdaniem powinien mieć tak minimum 40 cm, ale to minimum. Więc doszłam do szerokości mojej, którą chciałam, i później zaczęłam gubić oczka. Tutaj początek, na początku to robię z pierwszego oczka dwa oczka, a z kolei gubiąc oczka, formując szal i gubiąc do trzech oczek, z kolei zaczynam gubić z lewej strony, czyli na końcu. Dajmy na to, mam już tutaj, o, ten szal w ten sposób powinien wyglądać. Tak, to jest róg szala. Dajmy na to kawałeczek, jakbym jeszcze podjechała, ale dajmy na to, że to już jest moja pożądana szerokość szala. I wtedy muszę zrobić coś, żeby ten szal szedł już do góry. Żeby to był pas. Więc teraz zrobimy tak. Z prawej strony na początku będę dodawała, tak jak dodawałam, dwa oczka. Robiła z jednego. Dojeżdżam. Drugie. Dojeżdżam do końca. I zobaczymy zaraz, jak to. Cały czas na początku będę dodawała, z jednej strony na początku będę dodawała, a z drugiej strony będę gubiła oczka. Czyli przerobię z dwóch jedno. O, doszłam do końca. Tu mam dwa oczka i te dwa oczka przerabiam razem. I tak będzie w każdym rzędzie. Ale w co drugim rzędzie będę zbierała oczka, a w tym rzędzie na początku będę dodawała oczka. Teraz przerabiam. Już będzie widać, że jest gubienie oczek. Ilość oczek na szerokość teraz musi mi się zgadzać przez jakiś czas. Mamy dwa. Można dodawać oczka tak na początku, tak jak mówiłam, z obu stron można robić. Z jednego oczka dwa oczka, a drugi rząd możemy przerabiać. Ale mnie się podobało. Doszłam do dwóch oczek ostatnich
I te dwa ostatnie oczka przerabiam razem. I zobaczcie. Szalik. Tutaj już mamy brzeg. I tu się poszerza, rośnie prosto. A tu się zwęża. I on będzie w tą stronę szedł. I nasze żeberka Francuza układają się w ten sposób. Ja tu jeszcze zrobię dwa rządki, żeby Wam pokazać to przejście. I później pokażę. Będziemy zamykać oczka już w każdym rzędzie, ale na końcu. Na końcu każdego rzędu. Dodawałam na początku każdego rzędu, a odejmuję na końcu każdego rzędu. Tak jak mówię, moje upodobanie to jest po prostu. Podoba mi się brzeg, który tworzy się po zakończeniu albo po dodawaniu, bo dodawanie na końcu rzędu jakoś mi się tak nie podobało. No ale to wiecie, każdy ma swojego jakiegoś fisia. Ja mam takiego. Każda z nas się przyzwyczaja do czegoś innego i o, tutaj doszłam znów do dwóch ostatnich oczek, więc te dwa ostatnie zbieram razem. O, i tutaj już widać, że mam róg. I ten rząd przerabiam normalnie samymi prawymi do końca, bez dodawania i bez odejmowania. Mam nadzieję, że w takim telegraficznym skrócie cośkolwiek można zrozumieć, ale wydaje mi się, że to jest chyba na spokojnie do zrobienia. O, zobaczcie. Tutaj mam róg. A tutaj mam. I tu mam początek mojego szala. I tak trzeba jechać do przodu. I teraz mogę, może po tym kawałku, bo to będzie już widać. I teraz tak. Tutaj chcąc zakończyć, bo może już nie będę dalej robiła, bo to widać raczej. Chcąc zakończyć, to muszę przejechać do końca i zdjąć. Tutaj jeszcze też dorobię. Z jednego oczka zrobię dwa oczka, ale już z powrotem, jak będę wracała, to już nie będę robiła tych oczek dodawanych, tylko będę zdejmowała. Tu sobie dojadę. O, dwa. Będziemy zakończać. Będzie mikroszaliczek. Albo będzie kołderka dla chomika. Chodzi o to, żebyście po prostu zobaczyły, na czym polega, jak ugryźć szal od rogu. O, tutaj dojeżdżałam do końca. Dwa oczka razem przerobię. Bo wbiłam się tu w nitkę drugą. O. Tutaj tak. I przerabiamy teraz pierwsze oczko normalnie. Dojadę do dwóch ostatnich oczek. Jeszcze jedno. O, i tutaj dwa oczka przerabiam razem. I zacznie nam się formować nasz szal. Tak będziemy zakończać. Z każdych dwóch ostatnich oczek będę robić jedno oczko.
czyli na końcu zbieram po oczku. Zaczynając z pierwszego robię dwa oczka, kończąc z ostatnich dwóch robię jedno oczko. I tym sposobem powstaje nam szal. Kiedyś myślałam, że nie wiadomo, to jest takie trudne, ojejku. No nie, no nie jest to trudne. Trzeba tylko po prostu przysiąść, pomyśleć. No i co? I robić. Trzeba też, powiem szczerze, że nie było to takie proste, że siadłam, pomyślałam, zrobiłam. Nie, 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 nie. Nasza Inusia robi niby krótko, ale robi takie rzeczy, że zresztą same widziałyście. Więc zasięgałam języka u niej, jak to ona robiła ten swój szal, bo no taka całkiem mądra do końca. To ja nie jestem, że miała pozjadała wszystkie rozumy i wiedziała wszystko. Nie. Szal pomogła mi zrobić Inusia. No to ale ja chciałam się z wami podzielić, bo Inusia troszeczkę się wstydziła i mówi, nie, ja nie będę mówiła, ja ci powiem, a ty zrobisz. No to dobrze. No to. I z pomocą Inusi teraz ja wam przekazuję moją wiedzę, którą od niej dostałam. I mamy ostatnie dwa oczka. I zobaczcie, tutaj zaczynają się zbierać, te oczka zaczynają być widoczne. Ostatnie dwa. Zbieramy też. Mi się troszkę zaciska. O. Te dwa. Przerabiamy. Czyli kolorek żółty wszedł i fajnie wygląda. Tutaj w tej włóczce te kolory są takie troszeczkę nieradykalnie przechodzą pasy. Z pomarańczowego, oj, 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 zagadałam się. Doszłam do dwóch ostatnich oczek i tutaj też te dwa oczka przerabiam razem, bo się zapatrzyłam na kolory. Kolory mi się podobają. Niestety zachwyt złapał, wziął górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy z dwóch oczek jedno, czyli sześć. No i nie mogę się wcelować. O. Tu. I teraz będziemy mieć tutaj pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i z dwóch piąte. O, tu mamy pięć oczek. O, widzicie, jaki mi tutaj się zrobił rożek? Wiadomo, że na takim odcinku no to nie będzie aż takie bardzo wyraziste, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pokazałam wam i nakierowałam. O, tu mamy trzy, czwarte oczko. Robimy z dwóch oczek. I teraz jeszcze ta strona. Raz, dwa. I jesteśmy już na liczbie początkowej naszego szala.
Czyli z trzech oczek zaczęłam i trzema oczkami kończę. I zobaczcie. Szal mikro wygląda tak. Tu mam taką listewkę, a tu na zakończeniu to, co zbierane, to jest tak. I z jednej i z drugiej strony wygląda w ten sposób. I teraz te oczka zbieramy. To jest pierwsze, przerabiamy dwa razem. I te dwa razem i już. I koniec. I koniec naszego szala. Jedno oczko przeciągamy i szal nasz zakończony. O, proszę bardzo. Tu wiadomo, że troszeczkę musimy sobie naciągnąć. Proszę bardzo. No i tym sposobem zrobiłam mikroszal albo może kocyk dla chomiczka. Dziękuję bardzo. Miło mi było przekazać Wam troszeczkę moich wiadomości. I do zobaczenia. (Śmiech)